Przede wszystkim pamiętamy, że tutaj za sprawą wniosków gminy Połaniec, zapobiegliwości takiej wizji pana burmistrza, powstała strefa ekonomiczna. Kilkadziesiąt hektarów dobrze przygotowanych inwestycyjnie i to daje rezultat. Są już dzisiaj inwestorzy, są kolejne firmy, które chcą tutaj produkować. Każda inwestycja mniejsza, większa ma znaczenie olbrzymie dla nas. Uważamy, że każde miejsce pracy pozyskane na terenie naszej gminy jest bardzo ważne dla całego regionu. W naszej odpowiedzialności jest produkcja stolarki aluminiowej, są to różnego rodzaju przeszklenia, stolarka pożarowa, drzwiowa, okienno-drzwiowa. Wszystko praktycznie, teoretycznie, pełen zakres mamy w ofercie. No, docelowo myślimy 20-25 osób w pierwszym etapie, żeby to tutaj powiedzmy mogło mieć szansę zatrudnienia.